Siemano, z tej strony Piotr Nadrzelny, inżynier tej miejscowości. Dzisiaj chciałem pokazać, jak można ściągnąć sobie sterowniki AMD GPU. Wchodzimy sobie na stronę AMD. Oprogramowanie i sterowniki AMD zostały zaprojektowane tak, aby działały najlepiej w aktualnych systemach operacyjnych. Pamiętaj, aby zaktualizować swój system operacyjny przed zainstalowaniem sterowników. I tutaj wchodzimy w wersję Ubuntu 64. Oprogramowanie Radeon dla systemu Linux w wersji 22.40, dla systemu Linux Ubuntu 20.04.5HWE. I tutaj mamy instrukcję sterownika Linux, instrukcja oprogramowania Radeon dla systemu Linux. I tu mamy całą instrukcję i żeby zainstalować, kierujemy się do tą instrukcją. Demontaż instalacji, pobieranie pakietu, konfigurowanie dostępu do repozytorium, zaktualizuj system operacyjny. O, i tu mamy jak zaktualizować przed instalacją system operacyjny. Przed zainstalowaniem stosu AMD GPU zaleca się aktualizację systemu. I tu mamy sudo update, upgrade i tak dalej, instalowanie pakietu. I to jest właśnie rzecz, w poniższych poleceniach zastąp rzeczywistą nazwą pliku pobranego pakietu instalacyjnego. No i tu mamy kolejne komendy. Zainstalowanie AMD GPU i myślnik install spowoduje dodanie instalatora i repozytoriów związanych z AMD do Twojego systemu operacyjnego. Repozytoria będą dostępne dla systemu menadżera pakietów, z którego z kolei korzysta instalator. Czyli tak jak ja w poprzednim odcinku właśnie sterowników AMD GPU na YouTubie nagrałem film, tylko ja pokazałem, jak to zainstalowałem od razu, bo ja to sobie, te operacje, co tutaj pokazuję, zrobiłem już o wiele wcześniej, a tam tylko pokazałem, jak to zainstalowałem i tu mi jeden użytkownik YouTube'a zwrócił na to uwagę. Więc ja Wam właśnie mówię, że zanim zainstalujecie sterowniki AMD GPU, to właśnie przejdźcie do instrukcji i właśnie przeczytajcie sobie, co należy, po czym, jak robić, żebyście się nie pomylili i nie rozwalili sobie systemu. No to przeczytamy sobie od początku. Wymagania wstępne. No i tu mamy różne takie, demontaż istniejącej instalacji i tak dalej, i tak dalej.